dzisiaj odcinek sobotni, taki pierwszy. To jest chyba właśnie najfajniejszy odcinek sobotni z sobotę mnie z łóżka wyrywać. Znaczy wyrywać, bo to będzie wieczorem chyba, nie? No 18. Tak, w sobotę się wstaje wieczorem. Nie, o 18. Jak śpiewał Wojtek Sokół? Nie. Ja wstaję o 5, ale o tej drugiej 5. Lepszej. No to godzina. Kiedy ja się budzę w telewizji, leci TeleExpress. Okay. I w sumie ja też tak mam. Mamy 100 pytań. Dlaczego 100 pytań? Dlatego, że w Playu jest specjalna oferta dla tych, którzy mają Play na kartę. Zarówno dla tych, którzy już mają od dawna albo od niedawna Play na kartę i oni dostaną 100 GB na social media i tutaj jest wymienione, proszę Państwa, YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Instagram za darmo na lato, bez używania gigabajtów. I to jeśli już macie Play na kartę. Jeśli będziecie chcieli sobie kupić takie Play na kartę i być nowymi użytkownikami Play na kartę, to oprócz tych 100 GB na social media dostajecie jeszcze 100 GB dodatkowe, czyli razem byłoby 200 GB i te dodatkowe 100 GB jest na co chcecie. Link do akcji znajdziecie w opisie tego filmu na YouTubie. Teraz 100 pytań i ta setka jest podzielona na pół. Pierwsze 50 zadaje nam Play, drugie 50 zadajecie Z. Dzień dobry panowie, pytanie pierwsze. Który film na waszym kanale jest według was najlepszy? Który film? Trololo. Nie, Koninka. Dziękuję. Najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Chodzenie z bratem na grzyby. No brak. Lato. Nie wiem, jakoś... Lato. Lato. Czego nie jedliście jako dzieci, ale teraz już jecie? A, kurde, miałem powiedzieć flaczki, ale też nadal nie jem. Dobra, flaczków nie jadłem, teraz bym zjadł. O. Nie, że jem, ale bym zjadł. Stary LS czy nowy LS? Nowy LS. Fundamentalne pytanie. Durów czy dużych? Dużych. Oczywiście jak najbardziej. A, mądrze. Okay. Jakie są wasze największe pasje? Nasze główne interesowania to chłopaki, szkoła i dyskoteki. Dotykanie płotka. Do tego jeszcze wrócimy. Moje interesowania. Jedna rzecz, której nie zrobiliście w przeszłości i teraz żałujecie. Erasmus. Nie byłem nigdy. Nauka francuskiego. Czego się najbardziej boicie? Niejakości. Niewystarczalności. Albo nie, nieidealny. No czy nie, to samo, nieidealny, że nie będę idealny. Ja muszę być idealny, Karol. Nie masz się co obawiać. Dlaczego? Dlaczego grzebień do włosów ma zęby, a szczoteczka do zębów ma włosy? Ponieważ Dariusz to Darek, Mariusz to Marek. A skoro Wołodymir to Włodek, to dlaczego Karol to Bezbek? Jakie są wasze ulubione potrawy? Ramen. Na pewno. No nie, to proste. Ja tylko mogę wybierać, ale... Bez Marek z trzecich. Nie, bez Marek. To, znaczy to tak, schabowy z frytkami. To jest chyba top of the top w ogóle, jeśli chodzi o od narodzin Jezusa do teraz i wymyślanych potraw. A jeśli nie to, no to burger. Czy za Jezusa były już schabowe? Były, czy nie? Były. No, były. Durów. Skoro jesteśmy przy jedzeniu, jakie potrawy najlepiej potraficie przyrządzać sami? Bardzo dobrze zamawiam jedzenie, ponieważ ja krótko wybieram. Sushi umiem robić. No coś ty. No. Umiesz rolować wszystko? Pewnie. Okej. Okay. Jestem tą osobą w domu, która to robi. Wolicie planować przyszłość, czy działać spontanicznie? Spontan. No come on. Znaczy nie dlatego, że wolimy, bo nie umiemy inaczej. To się akurat nie dajemy tego fragmentu. Jakie są wasze zwyczajowe pierwsze myśli zaraz po przebudzeniu? O kurde. Najbardziej odważna rzecz, jaką każdy z was zrobił? LS. Skoczyłem na bungee. O, też skoczyłem na bungee. A byłeś na bungee? Pewnie, ale to nie było jakoś mega odważne. Dużo, dużo bardziej odważne jest. Ja widziałem wideo swoje, jak krzyczałem, jak dziecko lecąc. Było takie... Powrót do LS-a był dużo bardziej odważniejszy niż skok na bungee. Jakie zdania byłyby napisane na waszych nagrobkach? Memento mori. Jezus. Carpe diem. Carpe diem. Gadaliśmy o tym, Boże. Połączył kropki. O, połączył kropki. Ja chciałem mieć zdanie... aż do śmierci. O, żyła aż do śmierci. Najlepsza podróż w życiu. Najlepsza podróż w życiu? Nowa Zelandii. Nie, nie. Miesiąc z żoną moją w Stanach. Lepszy był niż Nowa Zelandia. Chorwacja, Makarska. Który z was lepiej montuje filmy? Włodek. Włodek. I też na czas. I też na czas zawsze nosi. I dobrze, i na czas. Tylko drogi jest. To jest tylko drogi. No jak drogi? Który z was zabiera więcej miejsca w kadrze? Obecnie?
Chyba ja. Regularnie. Ale zwykle to regularnie. Chyba ja. Chyba Karol. Ale to też się wiąże właśnie z ego. No nie, to jest jakaś pochodna... Nie, z kompleksami. Kompleksami ego to sobie kompensuje jest... właśnie w ten sposób, ale no tak, no. Jak wyglądałby świat, gdyby nagle zabrakło prądu? Mniej więcej tak, jak ja zaczynałem się szykować do koronawirusa na samym początku. Ludzie by nakupowali powerbanków. A, w ten sposób. Wiesz. No to no ja myślę, że anarchia, taka fajna, taka zajebista anarchia, że naprawdę wychodzi wszystko z ludzi i po prostu chcesz nowe buty? Tu jest sklep Adidasa, masz cegłę. Jakby było w akapie. Czy musicie przykrywać się cali kołdrą? To właśnie bym powiedział na odwrót, że nie musimy się. Jedna noga. Jedna noga, co najmniej dla lepszego odprowadzania ciepła. Tak jest. Ulubione nadzienie do pierogów. No po proste, ruskie. Ruskie. To było nawet zanim, to jest jak jeden z dziesięciu. Tak wiesz, jak w Rosji jeszcze skończył pytania. Ruskie, to oni wiedzą o co chodzi. Kiedy ostatnio byliście na siłowni? W pierwszej serii Dwa lata temu. Czyli 7 lat Półtora. Temu. Półtora. 6 lat temu. 6 lat temu. Ananas na pizzy czy rodzynki w serniku? Rodzynki w jedno serniku. I drugie polane syropem klonowym podane na złotej tacy. I jedzone w towarzystwie Zbigniewa Stonogi. Czy potraficie odmawiać? Tak. Nie zawsze. Ile czasu dziennie spędzacie w mediach społecznościowych? Oj, za dużo. Za dużo. Około 3 godzin, tak myślę. Pytanie, czy to my spędzamy czas w mediach społecznościowych, czy społecznościowych? Dokładnie. Na co przeznaczacie najwięcej pieniędzy? Ja nie mogę powiedzieć. Na rodzinę. Na rodzinę. Jakie są wasze najgorsze złe nawyki i prośba, aby każdy z was wymienił po jednym? Maczek. Robienie na ostatnią chwilę. Najgorsza fryzura, jaką każdy z was nosił? Druga klasa liceum, próba zapuszczania długich włosów, doszły do takiego tutaj na boki, tak gdzieś dotąd, wyglądałem najgorzej pod słońcem. Ja krótkie włosy w pokoju Moniczki na tle plakatów tych z NSYNC i inne. Najlepszy prezent, jaki w życiu daliście? Wszystkie prezenty, które nie są rzeczą materialną, tylko jakimś doświadczeniem, zawsze są tymi moimi ulubionymi w dawaniu. Ja też wolę takie dostawać. Czyli, że na przykład, że dajesz komuś, nie wiem, wycieczkę, a nie jakąś rzecz. Okej. Czy często przeklinacie? Nigdy k***a w życiu. Tylko... Ja chyba właśnie tylko w LS-ie zazwyczaj i potem się źle z tym czuję. Pytanie do Włodka. Dlaczego Karol ciągle cię dotyka na filmach? Bo brakuje mu czułości, którą wie, że tylko ja mogę mu dać. Cholera, poprawna odpowiedź. Pytanie do Karola. Dlaczego Włodek nie protestuje, kiedy go dotykasz? Ponieważ jest coś w naszej relacji, co dopełnia się moim dotykiem. Można cytować. Najbardziej przereklamowany film, jaki oglądaliście? Gwiezdne Wojny. Totalnie nie chwyciłem nic, ale za późno oglądałem też. A, Zimna Wojna. O, Zimna Wojna mi się nie podobała, wszyscy się zachwycali, okej. Okay, praca w biurze czy w domu? W biurze. Ostatnio w domu. Najgorszy przedmiot szkolny? Geografia. W liceum geografia, ale poszliśmy na kosy z panią od geografii. Do końca. Moja jedyna zła ocena. Jezus geografia. Maria. Moja też. Proso i sorgo. Skoro jesteśmy przy temacie szkolnym, jakie były wasze szkolne przezwiska? Disney. Ładzie. I pan co? Ta. Ulubiona bajka z dzieciństwa? Dragon Ball. Król Lew. Teraz czas na publiczne pranie brudów. Największe muzyczne guilty pleasure. Znaczy ja tego nie uważam już za guilty pleasure, ale na przykład Justin Bieber nowy. Marcin Rozynek. Karolu, korespondując trochę do twoich ostatnich filmów na imponderabiliach, to jest pytanie oczywiście do obu panów. Gdzie byście pojechali w pierwszą podróż, zostając prezydentem? Na Chorwację odpocząć. Ponoć Trump tak zrobił. Pojechał zaraz, tak, zaraz jak go wybrali, no. Ponoć pojechał na ten. Berlin chyba. Berlin. Jakie byłyby wasze supermoce, gdybyście byli superbohaterami? Umiejętność czytania w myślach. Zabijanie słabymi żartami. O, to już jesteś. No wiem, jestem blisko. Płatki z zimnym czy ciepłym mlekiem? Z zimnym, ale to jest proste. Teraz już zimnym, no. Ale za dzieciaka z ciepłym. Z dzieciaka z ciepłym? Cieplutkim. No pierdziele. Najbardziej niepraktyczna rzecz, jakiej nauczyliście się w życiu? A, dobre pytanie. A, mam. No. Nie mieszanie alkoholi. To ja to samo odkaram. Czy kibicujecie jakiejś drużynie sportowej? Piast Gliwice. Jest taka drużyna, nie? Ewentualnie Termalika Brookbet. O. Skoro słowo mokry
określa powierzchnię polaną wodą, to czy woda jest mokra? Nie. Nie. Nagrywanie LS-a obok siebie, czy na odległość? Obok siebie, obok siebie. Obok siebie. Ale na odległość. Obok siebie bliziutko. Obok siebie, ale na odległość. Czy chcielibyście poznać swoją przyszłość? Nie! Nigdy w życiu. Co to są za pytania tutaj tendencyjne? Bo bym się przeraził. Co byście zrobili, gdyby miało nie być jutra? To co w piosence PZ-a. Dokładnie to bym robił, te wszystkie rzeczy. Ja bym się poszedł wyspowiadać. Czy macie jakieś dziwne przyzwyczajenia? Tak, na pewno mam dziwne przyzwyczajenia. Czym są przyzwyczajenia? Jak rozumiesz przyzwyczajenia? No, że na przykład zawsze po wejściu do domu... A, tak, ja się kąpię rano codziennie przez godzinę. Ty nadal bierzesz... Nie mam w domu takich pantofli, kapci zwykłych, tylko zwykłe takie buty sportowe i to są moje kapcie. Używam ich w domu. W sensie chodzę po domu w butach, które są tylko do domu. No to słuchajcie, ostatnie pytanie. Czy Radek Kotarski osobiście kiedykolwiek zagości w waszym odcinku? Kto? Radek Kotarski. To jest ten z Millennium. Nic nie słyszę. Patryk, teraz coś mówię? Twój dobry kolega. Urwało się jakby... Radek Kotarski, twój najlepszy przyjaciel. Ale był już, nie? Czy nie było? Był kiedyś w Lesie w ogóle? Jako taki trzeci tak. No. Tak, tak. Gwiazdami tego programu są dwie osoby. Karol Paciorek, satyryk urodzony w 1986 roku w szczycie skażenia czarnobylskiego. Oraz Włodek Markowicz, od 6 lat obiecujący prezenter młodego pokolenia. No dobra, to mamy to. 50 pytań za nami. Bardzo wam dziękuję. Czyli teraz czas na pytania, które wy zadawaliście. Jak to się dzieje, że jesteś tak przystojny? No to wszystko moja mama i tata tak zrobili. Jak wybić się na YouTube? Nie płakam. Wiem. To jest bardzo proste. Założyć kanał z rozmowami, które trwają powyżej 2 godzin każda. Jaka jest najgłupsza, droga rzecz, jaką kupiliście? Smart się nie liczy. Apple Watch. Czy nie masz Apple Watcha? Monicę kupiłem. Czy zdarza wam się poważnie pokłócić przez wasze różnice światopoglądowe? Zdarza nam się skonfrontować, ale nie ma w tym nigdy takiej, że jest kłótnia, nie? No. Że ciche dni, że rzucanie talerzami. Jaka jest największa zaleta Włodka i największa jego wada? Moja największa zaleta. O Jezu, ale będzie mocny zaraz. Profesjonalizm jechać do pracy to moja największa zaleta, a moja wada to zbytnie przejmowanie się opinią ludzi niepotrzebnie. Do jakiego maka jeździ Włodek na trasie Kraków-Warszawa, skoro nie ma już po drodze Radomia? Jak jedziesz do mnie, to jesteś zwykle w maku tuż przed Warszawą, no to kojarzę taki McDonald's, który jest, ja wiem, z 60-50 km przed Warszawą? 30 chyba nawet, nie, zaraz przed Warszawą. I on jest właśnie po tej stronie, jak się jedzie od Krakowa, tak. Więc obstawiam, że ten, bo Włodek nigdy praktycznie nie je, jak przyjeżdża na zdjęcia, nie? Jak tak. Włodek przyjeżdża, robi zdjęcia i jedzie do chaty. Z wizytacją na po drodze. Czy Włodek zazdrości rozmowy z prezydentem Karolowi? Absolutnie nie. Nie. Jaka może? Nie, proszę w to nie mieszać. Nie. Ja tego nie potrzebuję. Dziękuję. A podam za to komu? Komu to potrzebne? Nie dość, że nie jestem zazdrosny, jestem dumny z Karola. Prawda? Kiedy Włodek będzie w Imponderabilia? Jak się wreszcie zgodzi, a właściwie... Odpowiedź prawidłowa jest taka, aż wreszcie się odważy. Czy Nina przejawia już oznaki bezbecji? Jest bardzo pociesznym dzieckiem, bardzo fajna. Jest, no, jest pocieszna, fajna. A nie powiedziała nigdy, tata przychodzi baba do lekarza? Nie. Włodek, jak rozwijasz swoją wiarę? Ja nie muszę na to odpytać, to jest dalej. To samo w sumie do Karola pytanie. Poszerzając horyzonty. Dokładnie. Jak się wam żyje? Dobrze nam się żyje. A to pytanie, a to jest pytanie do mnie. A, jak powie wujek. Dobrze mi się jak żyje. Tam zdrówko? Dobrze. Dobrze, wujku. Karolu, czy szanujesz Włodka? Pytam, czy szanujesz tego człowieka? Nie słyszę. Czy szanujesz? Szanuję. Czy rozważyliście opcję, żeby przy następnych wyborach kandydatów odpytywał Włod? To byś, nie wiem, czy to by było dobre dla kandydatów i dla mnie i dla programu. A nie, lubi, raczej. Panie premierze, a lubi pan DOC? Co wasze żony myślą o działalności internetowej waszej? Czyli co Karolina myśli o twojej działalności? Wydaje mi się, że ona myśli to, co jest na tym zdjęciu z typem, co ma garnitur z przodu i jest goły z tyłu, nie? Karol Paciorek, lekkostroniczy imponderabilia. Wydaje mi się, że ona i ona to ma na co dzień bez tego zdjęcia, nie? Jakby wiesz, przychodzę tutaj, ale za tej, o, prezydent, jest git. Czy Włodek planuje więcej dzieci? Chciałbym. Wreszcie, żeby miał na imię Karol. Żeby Karol miał dzieci? Tak. Nie, żeby... Żeby Karol miał dzieci? Chciałbym, żeby Karol miał dzieci. Po ulubionym wujku. Wiele by się nauczył Karol od dzieci. Karol, jak to jest mieć kamerkę 720p w Macu za 20 tysięcy? Już ci mówię. No, super. Tak się tworzą kulty, religie i wyznania.
kiedy BRC do GTA 86, więc jakby za mnie. Za ciebie? Mhm. No, a masz koło zapasowe? Mam miejsce, nie mam tam koła. W sensie mam tam włożony... Nie masz tam koła, no to idealnie, nie masz tam koła, idealnie, miejsce pod BRC. No i co by to było, ile litrów? 20, 30? Nie, no 45 albo 50 jest koła zapasowe. Serio? No. Karol, ja bym instalował. A czy zazdrościcie sobie z Włodem swoich osiągnięć poza RS-owych? Nie. Włodku, czy tańcem można wielbić Boga? Można. Jeszcze jak. Coś, czego nigdy nie zrobicie. Nie przestanę. Nie przestanę nigdy. Największa różnica między wami. Światopoglądowa. Dobrze, cyk pyk. Czy zostawiłbyś kiedyś swoje dzieci pod opieką Karola na kilka dni? Na kilka dni nie, na kilka godzin tak. Piąteczek to wino czy piwo w lodówce? Różnica pytania. Jakie piękne pytanie. To samo pytanie zadał mi. Czekaj, piąteczek czy wino czy piwo? W domu bardziej wino, na mieście bardziej. Czyli można, jeszcze jak. Jeszcze jak. Czy opłaca się montować gaz do Renault Clio 2? Opłaca się jeszcze jak? Czemu RS-y są 18, a nie wcześniej? Nie mam pojęcia, nie wiem czemu. Nie mam pojęcia. Czemu jest 6 RS bez kitu? Bo stwierdziliśmy, że chcemy, żeby ten program był po pracy, że ludzie przychodzą z pracy i sobie coś oglądają. I nie chcieliśmy też konkurować z TeleExpressem, nie? Jaka była twoja pierwsza praca? A za pieniądze, no to tłumaczenia. W sensie pomagałem mamie w tłumaczeniach i dostałem za to pieniądze. Dlaczego świat jest taki trudny? Dlaczego wszyscy po prostu nie są dla siebie dobrzy? Po co ta walka? Ponieważ wszystko zmierza do coraz większej entropii. Więc świat jest trudny i będzie coraz trudniejszy. W którym kraju chciałbyś mieszkać na stałe? Czy może Polska jest dla ciebie w sam raz? Nie mieszkałem nigdzie indziej, więc nie wiem, czy mógłbym tam mieszkać, ale... Tomasz chce, żebyśmy złożyli podanie do konkursu na zieloną kartę, nie? Żebyśmy mieszkali w Stanach. Do tej loterii? Ale nie, no, ale nie wiem, czy by mi się podobało w Stanach. Kiedy paciorek i spać? Ale wróci. Ale pytanie jest kiedy? Myślę, że po wakacjach, tak racjonalnie patrząc, po wakacjach. No. Po co robicie LS-a? Robimy LS-a, bo jesteśmy w tym dobrzy. Znaczy nie jesteśmy w tym jakoś, nie wiadomo jak dobrze. No dobra, nie muszę się tłumaczyć, ale że uważam, że jest to dosyć rzadkie, żeby dwójka ludzi miała na kamerze przy sobie chemię taką, jaką my mamy z Karolem. Z Niemiec. Uważam, że żal byłoby tego nie wykorzystać, po prostu pozwolić, żeby to gdzieś tam sobie przeszło obok. To pytanie się pojawia strasznie często, więc je zadam już. No. Jak się poznaliście z Włodkiem, Karol? Przyszedłem na Apple Blog TV live. Na żywo, live, do odcinek knajpy, 11. Do knajpy Królicza Nowe, Kraina Baśni, jak to się nazywało? Okej, okay. I byłem Kraina tam... Szeptów. O, Kraina Szeptów, bardzo. A bo tam były tak. Te, maszyny do życia, nie, okej. Okay. Byłem tam najgłośniejszym trolem, cały czas, troll, no i tak... No i zauważyli tak mnie. Się poznali. No, zauważyli mnie. Tak, o, ten typowo, właśnie... Przyszedłem, byłem najgłośniejszy, bo nic się nie zmienia w tej kwestii. Czy Włodek pożyczał stówę od Karola? Jeśli nie, to czy... Pożyczę. Stówy chyba nie pożyczałem, ale na pewno było tak, że ty coś zapłaciłeś. 50 tysięcy to już było, nie? Chciałbym być tak mądry jak redaktor Paciorek. Jak to zrobić? Czytać. Opisz, jak przeżyłbyś na bezludnej wyspie po katastrofie lotniczej. I kto z nas przeżyłby dłużej? Akurat wczoraj wieczorem oglądałem Castaway. No to robiłbym dokładnie tak samo jak w tym filmie. Najpierw bym się nauczył ogień rozpalać, potem bym się nauczył łowić ryby, potem bym sobie zbudował tratwę i wypłynął i bym przetrwał tak. A ja co bym robił w tym czasie? Przegrał swoje życie. Czy sam RS wystarczyłby jako źródło utrzymania? Tak. Tak? Tak. No wiecie, no 50 tysięcy miesięcznie, no nie jest to szał, ale do przeżycia. Na osoba, nie? Euro. Netto. Czy wolałbyś żyć w kraju z gospodarką socjalistyczną, czy w akapie? No już z tych dwóch to w socjalistycznym. Karol, w skali od 1 do 10, jak bardzo denerwuje cię Włodek? Przez zdecydowaną większość czasu 0. Zdarza się, że mnie denerwuje na 15 na 10, ale to jest tak, bardzo krótkie. Te amplitudy są takie. Tak, ale nie, tak? Zdecydowanie 0. Czyli tak jak w wiusach, jest 0-0, tak pik, 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 pik. Czy jest coś, czego najbardziej mi zazdrościsz? Cecha, rzecz, przeżycie, tym podobne. Jest cecha na przykład podejścia nieprzejmowania się pierdołami, robienia trochę rzeczy po swojemu, a jednocześnie nie bycie takim zamkniętym na opinie zewnętrzne, ale nie pozwalanie tym opiniom zewnętrznym na sterowanie twoją gospodarką wewnętrzną. Paciorek 2025, mamy to, drodzy państwo. Czy ty masz w ogóle rozum i godność człowieka? Mam. Czy będzie kolejna książka? Jeżeli w Altenbergu... A ja nie chcę, ja w tym znaku.
No to nie będzie. Jakie były słowa, które zmieniły twoje życie? Najprościej mówiąc, to jesteś kochany. Takie pokrewne wobec tego, to jest nie musisz się tak starać. Dla mnie to są powiązane rzeczy, ale to jest tak wstydliwe. Kapitalikami. O. Czy miałeś kiedyś fantazję nocną z Włodkiem? Nie musiałem mieć, ponieważ myśmy nieraz spali w jednym pokoju. Ale... czy to, no to w hotelu... tym bardziej mogłeś mieć, jeszcze jak? Bo nie, to no nie bo jest fantazja. Obok. To już nie jest fantazja, wtedy to już się mogło wydarzyć. Jakby tutaj... ja nie czy nie miałeś? Czy 0 na 10? 0 na 10. Gdybyś mógł umrzeć teraz lub za 1000 lat, to co byś wybrał? Teraz. Be careful what you wish for. Teraz. Czemu? Kurwa tak, a ty się pytasz, mordo, co jest tutaj na rewirze mi wchodzisz, pytasz czemu? Myjesz zęby przed czy po śniadaniu? Po. Dobrze się uczyliście w liceum na studiach? Czyli ty, Karol? Bardzo dobrze, jeżeli skala się kończyła na czwórkach. Jak pachnie Włodek? A tutaj po. Tanim mazidłem z Zara, z Scent. Ale pachniesz, jesteś świeży, jesteś pachnący. Natomiast czy ten perfum zaliczyłbym do tak zwanych perfum? No właśnie, nie, tak. No to taki raczej ambipur, nie, wunderbaum taki bardziej bym powiedział. Ale jest świeży, pachnie, no, 38, pachnie. Karol, pachnie, nie śmierdzi, więc ile? 38 zł. Czy Włodek nagra wyczekiwane przez wszystkich piano 3? Może. Czy to jest mało satysfakcjonująca pewnie odpowiedź? Będzie. Czy Duda jest dobrym człowiekiem? Ty powinieneś odpowiadać na to. No jak? Wiesz, ja nie robiliśmy wiadomo. Ale ja nie stosuję tych kwantyfikatorów. No przecież to się kłócimy notorycznie w lesie. Ja no stop, ale ja nie mogę odpowiadać na swoje pytanie, sorry. No choć bym chciał, Nie wiem. Nie wiesz. No to jest, jeżeli mam być serio, no nie wiem. Czy wasz pierwszy seks spełnił wasze oczekiwania? Tak, zakończył się bardzo mocnym całusem w rękę i poszedłem spać. Mój spełnił. Dziękujemy wam bardzo za te 50 pytań od was. Dziękujemy Patrykowi za 50 pytań od niego. Przypominamy, że link do 100 GB na social media od Playa jest w opisie tego filmu. Ja mam ostatnie pytanie. Jeszcze masz pytania? Tak. Do ludzi? 51, czy 101 właściwie. Czy choć raz skłamałeś dzisiaj odpowiadając? Nie. Chyba tak. Serio? Nawet na pewno. A jaki miałbyś powód, żeby kłamać? Dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o promocji w Play. I nie mogłoby zabraknąć tego, żebyśmy nie powiedzieli nawet na ten taki sobotni bonusowy odcinek, że po obejrzeniu tych pytań na pewno już jesteście jacy? Lekko. Stronniczy.